Cześć! Z racji tego, że często przedstawiam nowości, które wchodzą na rynek, postanowiłem, że nagram i tym razem materiał przedstawiający nowość, jednak tym razem nie jest to zapowiedź na rynek polski, a węgierski. Jednak nierzadko modele wydawane w innych krajach pojawiają się także u nas i na odwrót, tak więc myślę, że warto przedstawić kolejną nowość. Építs meg a kocka Warburgot 1-8-as méretarányban. Az első szám csak 190 forint. A keleti blokk legikonikusabb autója visszatért. Egy exkluzív fémmodell kormányozható kerekekkel és világító fényszórókkal. A sorozat magazinjaiban érdekességek és összeszerelési útmutató. Fizess elő most a deagostini.hu-n. Deagostini. Tak jak było to widoczne na filmie sprzed chwili, mowa w tym odcinku o Warburgu 353. Model ten wydawany jest w skali 1-8, cena numeru pierwszego po przeliczeniu na walutę polską wynosi 2,44. Więcej o kosztach powiem w dalszej części filmu. Model po ukończonym składaniu ma mierzyć 52 cm długości oraz 20,5 cm wysokości. Poza tym w miniaturze występują otwierane drzwi, posiada oryginalne oznaczenia i logo oraz realistyczne wnętrze, świecące reflektory, szczegółowo wykonane detale, skręcane koła, opuszczone szyby. Pierwsze numery kolekcji. Numer pierwszy. Zawierał będzie grill, ścianę przednią wraz z jej częścią wewnętrzną, ramki i odbiośniki lewego i prawego reflektora, przednią tablicę rejestracyjną, przedni zderzak, a także dołączony został wkrętek. I tak jak mówiłem wcześniej, numer pierwszy po przeliczeniu na złotówki to koszt 2 zł i 44 groszy. Numer drugi. Maska z pozostałymi elementami, jednak tutaj już koszt wyniesie 19 zł. Numer trzeci zawiera oponę, felgę składającą się z dwóch części, podkładkę, kierownicę w cenie 32 zł w prenumeracie, zaś poza prenumeratą to koszt 38,50. Numer czwarty. W głównej mierze zawiera osłonę, tarczę hamulcową, piastę, klocek hamulcowy, zewnętrzną i wewnętrzną część zacisku hamulcowego, również w cenie 32 zł w ofercie prenumeraty, zaś poza tą ofertą to koszt 38,50. I ta cena tyczy się od numeru trzeciego do ostatniego. Prezentacja gazetki z numeru pierwszego. Prezenty, które otrzyma prenumerator. Jeżeli prenumerata zostanie zamówiona do 9 lutego, takowa osoba otrzyma specjalny prezent, którym to jest model Warburga 311 Camping w skali 1-43. Nastąpi to wraz z 9 wysyłką. Prenumeratorzy mogą spodziewać się następujących prezentów. Kubek z motywem Warburga wraz z 15 wysyłką, podkładka pod mysz z 10 przesyłką, segregator na gazetki, prezent z 5 przesyłką, no i 3 plakaty z Warburgami. Jest to prezent wysłany wraz z 1 wysyłką. Prenumeratorzy premium otrzymają dodatkowo model Warburga 353 limuzyna w skali 1,43 wraz z 22 wysyłką, model Warburga 353 pickup w skali 1,43 wraz z 20 przesyłką, model Warburga 353 kombi w skali 1,43 wraz z 17 przesyłką. Należy także pamiętać, że w wariancie premium, począwszy od numeru trzeciego, to płacić trzeba będzie dodatkowe 6,50 za każdy z numerów. Tak więc podsumowując, koszty biorąc pod uwagę fakt, że długość tej kolekcji to 120 numerów w ofercie zwykłej prenumeraty, po przeliczeniu na naszą walutę wyniesie 3800 zł. W prenumeracie premium zaś jest to koszt 4560 zł i dokładnie tyle samo decydując się na zakup w kiosku. Należy jednak pamiętać, że cena zapewne nieco różniłaby się, jeżeli ta kolekcja wprowadzona zostałaby w Polsce, ponieważ cena dostosowywana jest pod każdy rynek indywidualnie. Jednak jest to z pewnością bardzo zbliżona kwota do tej, która wprowadzona zostałaby na nasz rynek.
Tak więc nowa kolekcja ukaże się od 9 lutego na rynku węgierskim, jednak, tak jak powiedziałem, być może doczeka się także prenumeraty w Polsce. Swoje opinie oczywiście możecie wyrazić w komentarzu pod filmem. Dzięki za oglądnięcie, do następnego, cześć!